Pochmurne niebo ostatnio stało się naszą codziennością. Na lepszą pogodę musimy poczekać aż do środy. Agata Sfornowska, witam serdecznie. W niedzielę Pomorze znajdzie się na skraju głębokich ośrodków niżowych znad północnego Atlantyku. Z północnego zachodu w głąb naszego kraju będzie przemieszczał się mało aktywny front chłodny, a frontowa strefa słabych opadów mrzawki i deszczu ze śniegiem lub śniegu będzie rozciągała się od Podlasia przez centrum aż po Śląsk. Na ogół utrzyma się pochmurna pogoda. Polska znajdzie się w łagodnej masie powietrza pochodzenia atlantyckiego. Na wschodzie oznacza to temperaturę od 0 do maksymalnie 1 stopnia. W centrum, w Warszawie, bardzo podobnie 1 stopień. W Krakowie stopień wyżej, czyli 2 stopnie, a najcieplej będzie we Wrocławiu, tam tylko 3 stopnie. Ciśnienie wyniesie 1004 hektopaskale. Wiatr zapowiada się słaby i bardzo słaby, a na Pomorzu umiarkowany. Jedynie na wybrzeżu można spodziewać się dość silnych podmuchów wiatru. Życzę Państwu miłej niedzieli.